dzień numer 3. Tak? 3 zasadniczo. Trzy? Drugi pełny się zaczął. No tak, drugi pełny. Czyli... Znaczy pierwszy też był jakby pełny, tylko że koczowany. No tak. Bezdomni. Pierwszym dniem powiem bezdomni. Bezdomni z Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzki. Idziemy, nie wiem, idziemy. Jest coś? Idziemy? Czy wyjrzeliście coś? Nie. Co jest, no? Co? Nie wiem. Nie wiem, może Igor poszedł sobie na siadanko już na przykład sam. Chciałabym coś zjeść, coś innego. O, jest właśnie. Ej, zimno jest. Zimno. Ale zimno, ze 30 stopni. Mamy leżaczki tam. Teraz idziemy tam. Coś chapnąć. Napić się kawusi. Tak, stuletnie. Dinozaurskie. Mam najlepszy materac na całym basenie. Patrz na to. Taki słonik z takim pistolecikiem będę strzelał. Strzelał wodą. We wszystkie inne dzieci. Klasa. Kto ma najlepszy materac na mieście? Wiadomo. Proste. Oddaj mu piłkę. Dobra, idę go wypróbować zaraz. Kto ma taką piłę fajną? Kto ma taką piłę? Płazo, banana. Ej, on mi puknął mój materac. Wujowie, co dobre, nie? Kto ma najlepszy materac na osiedlu? Dobra, mordo, przetestuj. Przetestuj i daj recenzję. Każdy cię zaprawię. Muzyka nas była jedna. Patrz jutro w cigaret. Każdy mi zła, wiesz. Wieczór maja na wyłu. Muzyki małe dzieło. Mamy spóźnienie. Mamy 14, a mamy już masaż, kurczę. Musimy się pospieszyć. Dzisiaj mamy egipski masaż. Jakimiś kamieniami, nie wiem. Ona się śmieje z mojej czapki, ja bym zrobię. No bo moją zaczęła mi podbierać, no. Ładnie? Bardzo nieładnie, że zaczęła podbierać moją czapkę. No. Hello. Hello my friend. It's my Egyptian friend. Zrobiłem sobie piękną siłeczkę, pseudo siłeczkę, no bo tam atlasik taki parostanowiskowy, ale i tak jest super, można się trochę spompować, po masażyku, coś pięknego. Ja miałem fajniejszy ten, miałem z tym psik-psikiem, już go nie mam. Nie nagrałeś nic z tym psik-psikiem? Nagrałem coś, coś było. Coś jest. Kobitkę muzułmankę z zasłoniętą twarzą, co tak. Było oczy, było widać, co czekaliśmy na wejście. Tak, nie? Cała czarna, no. Tak, to ona tam teraz w wodzie siedzi też cała czarna. Tak, tak, to już tylko... widziałem, że ona jest w kostiumie swoim kąpielowym, takim jak w nurkowie. Ona tylko... ma kostium kąpielowy tak. Dla nurków. Ona ma tylko pasek na oczach, nie? Ale nie, słuchaj. To jest bardzo radykalne jakieś. Nie, widziałem jej twarz. Wczoraj... Wiesz, że on cię musi teraz zabić? Nie wczoraj... wiem, co nie, zrobić. Nie. Wczoraj, jak wracaliśmy do pokoju, znaczy ja mam taką teorię swoją. No. Ona wracała razem z nim, z dziećmi, do pokoju, tylko było już po zmroku. I miała normalnie twarz odsłoniętą, jakby cała reszta była zasłonięta. Włosy, ojej, głowa, cała reszta. Za bardzo seksualne. Ale twarz już było widać. I teraz się zastanawiam, czy to jest tak, że oni po zmroku mogą już tą twarz odsłonić? Nie wiem, co na to Allah, wiesz? No właśnie. To jest dobre, bo... Gdzie my płyniemy? Wiesz, gdzie płyniemy. Płyniemy tam, gdzie żagle nas prowadzą. Gdzie nurt wody. Ale powiem ci, że to już jest zbyt perwersyjne, wiesz? To jest strasznie perwersyjne. No to robią, bo chcą, żeby być podziwianym, no. To nie jest. Właśnie to już jest przyginka, bo takie filmy, które takie pół dupie chociaż zasłaniają. Ale to jest za duże. To jest za duże. Okej. Naprawdę. To już jest takie, to już jest niesmaczne. On się zestarzał. Nie słuchajcie go. No, to jest dobre. Jest moc. Jest moc, jest siła. Że moja żona, tak? Chyba nie ma żartów. Chyba żarty się skończyły.
Igor, jak na ciebie patrzy, ty. Igor nie jest zadowolony. Igor ma tą samą minę, co mama. Igor ma tą samą minę, co mama. Ja wejdę innym wyjściem niż Kuba. Kuba poszedł dłuższym wyjściem, mam nadzieję, że mam skrót. Jak się ze mną ściga. Tak wygląda bar. Który? Ty? No właśnie, nie wziąłem sobie. O. Masz piękną krewetkę. Mam. Zazdroszczę. A czemu nie wziąłeś? Tam nie widziałem, ale tam? Nie, tam nie było. Nie, przy Bułkach. Tam? Tak. Nie było. Tu nie jest za bardzo węglowodanowo. Igor, samolot! Pomachajmy pilotowi. Igora to już nie rusza, wiesz? On już tyle samolotów w życiu widział. On już tylu pilotom pomachał. Że on już ma dosyć machania. Macha. O, machnął sobie. Jak machamy pilotowi, Igor? Jak machamy pilotowi? No weź, no. O, jak to słodkie. O, tam jak jest pięknie różowo. Sasisza. To jest chyba jakieś egipcjańskie go-go. Dzisiaj szalejemy, bo z reguły kładziemy się spać o 20-21. A dzisiaj nas ponosi. Dzisiaj szalejemy. Młodzieniaszki. Dzisiaj robimy wariacje. Szaleństwo. Nawet tak pięknie. Jaka romantyczna muzyka. Tylko jak pusto. Nikogo tu nie ma. Zabierzesz mnie tam? Jasne, pójdźmy tam razem. Dziewczyny pójdą spać. Tak. To poczekamy, aż pójdą spać i my się wyczmychniemy. Dokładnie. Dobra. Nie będziecie czmychać. Wracamy z tamtej strony. Nie. Się okazało, że jest brama zamknięta i tam jest jakiś piękny hotel z bardzo fajnymi zielonymi światłami i jeszcze z jakimiś namiotami, które są podświetlone. I czarnoskóry jakiś bardzo fajny, miły pan, który zapytał, co ja tam chcę. W sensie, nie wiem, chciała nam chyba bramę otwierać, ale stwierdziłem, że powiem mu prawdę, że my nie jesteśmy stąd, my jesteśmy z tego hotelu, więc sorry bardzo, uciekamy. Ci Konrad, jak dziewczyny pójdą spać... Tak, jak pójdą spać, to tu przyjdziemy, my tak? My przyjdziemy razem, wygodnie. Zrobimy to razem tutaj, tak? Jest tak pięknie. Tak, już nam machał, już się dogadaliśmy, już w oczach było, wiesz, okej. Porozumienie. Make reservation, no problem, jasne, of course. To wygląda na koniec naszej dzisiejszej wycieczki. Nie dotrwaliśmy do żadnego, znaczy nie dotarliśmy do żadnego molo. Próbowaliśmy od dwóch stron, nie pykło, ale doświadczyliśmy egipskiańskiej plaży, wstrętnego piachu, który jest taki żwirkowaty i wbija się w stópki, a jak się weszło do morza, to czułem bagno. Sandka też czuła taki muł. Muł. Stawię. Witamy w kolejnym dniu. Czwartym. Czwartym? Jest to możliwe, że to czwarty dzień. Wita nas kawusia. Średnia, ale człowiek się do złego też szybko przyzwyczaja. Trochę bardziej boleśnie niż do dobrego, ale się człowiek przyzwyczaja. Czekamy na przyjaciół i planujemy co dalej. Dziś planowana wycieczka do tego miasta. Old Town? Old Market? Zdrówko. Tanecznym krokiem. Witamy. Ale super śniadanko było. Super. Chyba nie. Cześć. Śniadanie do perfekcji. Omlet z fetą. Naleśniki z Nutellą. Pojadłeś, Igor? Rośnie nam nowy influencer, Igor. Proszę, jaka pasja. Jaka pasja kamerzysty. Zamówimy tą kolację włoską na wtorek. Wow, Igor. Już trzymasz, pierwsze trzymanie. A kiedy jedziemy na tata. Środę, tak? Ciocia. Ale to o 16. Patyk. Igor. Widzisz się tutaj, nie? Tu się widzisz? Tam. Łapki w górę. Nie ma. Po kawusi rozdzieliliśmy się, teraz ja lecę na gym. Kubuś leci na tron i spotkamy się na miejscu. Tu mamy mini disco. Klasa. Po siłowni szybki prysznic i lecimy na Old Market. Jesteś takim sportowcem? U mnie troszeczkę więcej potu się pojawił, bo poza tym tu jest 40 stopni. Tak, klimatyzacja nie działa. Znaczy,
Kiedyś była. Jest, klimatyzacja jest jakiś. Jak najbardziej lokal klimatyzowany, lokal, 5 gwiazdek. Jesteście podróżnikami? Tak, jesteśmy podróżnikami. Fajne. Ja z Igorem lecę do Old Town. Specjalnym samochodem, pięknym lakierem, tutaj takim lekko złotawo, metalizowano, czerwonym. Teraz czepiasz się. Nie no, jest special bardzo. Special. Absolutnie special. Jest kozak. Ciekawe, czy ma klimę. Jak tam w tym specjalnym pojeździe? Jest dobrze? Jest bardzo dobrze? Fajnie. Specjalny pojazd. Bardzo nie, ale good. Ja jestem ciekawy, jak wygląda niespecjalny pojazd, skoro to jest specjalny. The British pub. Tu jak egipsko, ale to chyba dopiero się buduje. Ładno też. Dotarliśmy właśnie do Old Market. I co? Ładnie tak. Zaczynamy naszą podróż. Wysiedliśmy z taksówki przeluksusowego special caru. Dobrze się jechało, zimno było, elegancko. Tam mamy piękną budowlę i planujemy chyba ją zwiedzić, zobaczyć. I co? Mamy tą piękną, oto gorącą budowlę. Czuję się tu obco, taki niechciany. Tak, taki, ja też tak się czuję dziwnie. Taki inny świat, inna kultura, takie coś dopiero co w filmach się widziało, tą dzikość. Dziko tak. Dziko. A o której oni mają te swoje nawoływania? 12? Pohandlujemy coś, Konrad. Jest na bogato, słuchajcie. Jest Fendi. Igor. Jest Pinko, jest Christian Dior. Igor. Tutaj wszystkie półki sklepowe wypełnione są bogactwem. Louis, Gucci, Srucci. Everything. Ja to chyba się ubierzemy. Ja nie chcę z nimi gadać. Oni nam nie dają spokoju. Ale śmierć. Woda. Dużo wody. Ja bym znalazł jakąś knajpę, żeby coś zjeść, czegoś się napić, na spokojnie sobie usiąść. Mam wrażenie, że naprawdę lecą z nami w kulę z tymi cenami. To do nas? To nie do mnie tak. Do nas nie. Ładnie pachnie. Tak sanitarnie tu bardzo, tak. Tak wszystko się zgadza. Przepisy sanitarne, BHP i w ogóle. Klasa. Czułem się przytłoczony tymi ludźmi, tymi wszystkimi handlowcami, ale Kuba sprzedał mi tipa. Nie odzywaj się. Ceny! Tylko, że w tych egipskich pesos pewnie. No tak, ale to łatwo policzyć. Kuba zmierzający takim pewnym krokiem do sklepu Luxury, do Louis Vuitton. Ja normalnie go widzę w takich sandałkach od Louis'ego. Zrobiliśmy sobie zdjęcie z Maharadżą. Nie wiem, jakim jest Maharadża, ale robiliśmy sobie fotografię. Interesująca jest ta budowla. Słuchajcie, to wszystko jest tak naprawdę interesujące. To no, takie dla nas nieznane, no i dlatego... Proszę, jest czekaj, jesteśmy głodni, chcemy... No dobra, to chodzi do tego Fishermana. No, pewnie tak się dzieje, no. Zjemy sobie chwileczki, od razu. Ja chcę do basenu. Słóweczkę mamy, siedzimy sobie przy takim pięknym stoliczku. W siedzie krzyżnym. Bez butów, właśnie, na bosaka, ale wam syry walą. A to jest rybne też? Tamto? Nie, tylko to jest rybne. Jest turbo dobre. Dobry ten bakłażan. Podasz Kuba to spróbować? Mhm. Jesteśmy takie coś, co nie wiemy, czy to jest przystawka, czy to jest część naszego dania. Zobaczymy. Czy to jest extra pay? Zaszczyciło nas taki temacik. Proszę bardzo. Tu się pali, tu się je. Ja nie wiem, jak to się je. Ponoć to są kraby, ale ja tu się w ogóle na tym nie znam. Pierwszy raz na oczy takie widzę tematy. Piękne. Śliczne, takie kolorowe. Możecie tego nie ruszać. Możecie tego nie dotykać. Po prostu niech sobie tak to ładnie leży, tak? To jest muszla. Otwieram ją. O Boże. Tam to coś żyje. Mam to zjeść, tak? O Jezus, Maria, to ma nos? Hej, to jest oczy i nos?
dziwne uczucie. Kłopło ci, to coś ma nogi. Uciekło ci? To uciekło z talerza. Nie wiem, które części się je, które nie. To chciałem zjeść tego potwora, ale on tylko jest od kumplowania się ze mną, on nie jest do zjedzenia. Pierwszy raz mam do czynienia z krabem. Dziwny. Takie trochę jakby było pire, konsystencja pire. Jak twój krab? O, paluchem go zaatakujesz, tak? Ja tam się nie bawię. Ten myślę, że mogłabyś to odciąć, takie narzędzie erotyczne. Mogłoby z tego powstać. Całkiem ciekawe. Tu jest taki przyjaciel, też oko mu wypłynęło. Ładny taki, taka skorupka. Przeraziłbym się, jakbym takie coś zobaczył. Ouu, to ma ostre te kolce. On ma taki gruby pancerz. Przeraził się, jakbym takie coś zobaczył w wodzie. Sandka oczywiście odbiła od grupy. Chicken curry. Very good. Very good. No to very good. Paulina rozgryzła system, jak jeść kraba. Nawet dostałam specjalne narzędzie. Rozgryzła aparaturą. Teraz można żyć. Widzisz, a mydłomby. Mydłomby. Dobre to curry Sandry było. O. Bardzo esencjonalne. Jestem właśnie w toalecie w naszej knajpie, w której zjedliśmy te owoce morza. Sandka powiedziała, że w hotelu mamy luksus. No nie, nie jest tak źle. Normalny kibel, płytki, wentylator. Nie ma lipy, bez przesady. Nie jest tak źle. Nawet bardziej pachnie niż u nas w hotelu. No, wy nie byłyście w chyba nie byłyście w męskiej. Ale czemu to jest mokre? Teraz to poczułem, że to jest jakieś kurcze wilgotne. Nie, na pewno nie. Teraz w hotelu w męskiej toalecie, tam na dole. Jeszcze rzućmy okiem na ten mural za nami. To jest srogo. Ojej, trochę wilgoci, czekasz się naprawdę, wiesz. Piękny tygrys, piękna żyrafa i tutaj jest stanowisko mycia, suszenia naczyń. HACCP cały, tutaj jest system właśnie HACP, ociekające naczynia, tam rozkładają taki karton tekturowy po czymś, po jakimś droga produkcie. Nie mija się z drogą. Absolutnie tu się nic z niczym nie mija, tak? Nie, one się nawet nie mijają, na pewno absolutnie. Się nie krzyżują. Bardzo ładnie tą ścierą taką, która tam leży od 12 lat, ładnie wytarte naczynia. Nie, naprawdę jest bardzo higienicznie. Smaczne było? Smaczne. Smaczne. Odezwiemy się za parę godzin. Czy żyjemy? Czy żyjemy? Igor wstał i mówi, gdzie są krewetki? Ej mordo, gdzie są krewetki? Miało być jakiś seafood. Wszystko zjedliście? Tak, słyszałem, że jest seafood. Nic mi nie zostawiliście? Uła, wyszliśmy właśnie z tej knajpki. Miłej, sympatycznej, przyjemnej. Dostaliśmy jeszcze deserek. Jakieś kawałki jakiegoś takiego jakby słodkiego ciasta. Zapłaciliśmy łącznie 83 dolce. Czyli za te wszystkie jakieś przystawki i inne cuda nie trzeba było dopłacać. Myślę, że spoko. Fajne doświadczenie. Jest tak ciepło, że masakra. Jak oni tu żyją na co dzień? O, chyba jest jakaś dzisiejsza msza. A nie, myślałem, że on tam siedzi na zewnątrz ktoś w ogóle, nie wiem. Nieważne. Ale... No fajnie, to może idziemy, nie? Jest tak, że jeśli teraz będzie gdzieś tam zobaczyć, to jest tylko nawoływanie do modlitwy, oni za jakiś czas chyba będą. To jest nawoływanie do modlitwy i oni za jakiś czas dopiero będą wychodzić. Idźmy do sklepu. Tak, Paulina trafnie zauważyła zajebisty, nowoczesny plac zabaw egipski dla dzieci. Tak, taki porządny taki. Całkiem porządny. Takie małe wysypisko śmieci. O. Porządek musi być zachowany. Z Kubą się wchodzi kupować wodę, a nie. Ile zapłaciłeś? 10 pounds. Czyli? Złoty 40. Za wodę. Nie. Złoty 40 za wodę. Tak się kupuje wodę. Rozumiesz, jak się idzie z jeruszkiem. To chyba nie są takie przejścia jak u nas w Polsce. Jezus Maria. Oni chcieli nas zabić. On jechał. To przejście na pieszych jest chyba tylko i wyłącznie umowne, takie są narysowane. Oni mają ewidentnie pierwszeństwo. Silniejszy ma zawsze pierwszeństwo. Wracamy naszą taksóweczką.
Świetnie, gorąco. Za ciepło, za ciepło na jakieś takie podróże. No ale wiecie, no doświadczenia, tak? Doświadczenia. Takie fajne reklamówki jednorazowe. U nas są foliowe, a u nich są takie jakieś, nie wiem, celulozowe. I Red Bull Watermelon. Totalnie nie piję energy drinków, ale arbuzowe się skusiłem, żeby sprawdzić. Red Bull arbuzowy, no, tak jak napój arbuzowy. Nic specjalnego. Nie czuć w ogóle smaku energetyka, tylko arbuzowy soczek. Kupa cukru, wstrętne. Tu można było zagrać w partyjkę szachów sobie właśnie na podłodze, na ziemi. Zakaczyliśmy o Tesco z panem taksówkarzem. I lecimy dalej do hotelu, do basenu. Co zrobili? Co do dolara? Takie coś. I nie dali nam kolejnej kołdry, mamy tylko jedną kołdrę na 3 metry łóżka. No nie, ja i tak bez kołdry. A wodę wam przynieśli? Przynieśli. Dobrze, idziemy zobaczyć, co u nas zaszaleli za dolara. Mamy problem z wejściem do pokoju. Wkładam, wyciągam, powinno się otworzyć. Wkładam, wyciągam. Nic z tego. To mamy problem, nie ma ręczników. Czyli u nas dolar nie przyniósł żadnego skutku, bo po prostu pościelili. Zabrali brudne ręczniki stąd. Zabrali dolca. Nie przynieśli ręczników. Tam gdzie siedzieliśmy. Chyba ubrudziłem sobie dupcie. Całą dupę mam brudną od siedzenia tam na tamtej restauracji, co byliśmy. Nieźle. Akurat tak na dupci. Pięknie wyglądać musiałem. Wróciliśmy po naszej wspaniałej wycieczce. Tej fajnej, urokliwej knajpce z owocami morza. A kuku? Gdzie ten ujo? Cześć. Mała lipa nastąpiła. Pan ratownik, czy tam pan wodzirej już zabrania wchodzenia do basenu. Za 27, a tu już nie można wchodzić. Bardzo szkoda. Tam niektórzy jeszcze sobie siedzą, ale oficjalnie już nie można. Nie wiem czemu. Szkoda. Ja tam nawet chętnie w nocy tu przyszedł. Perturbacja stolcowych. Tak, ale to nie była klątwa. Nie była to klątwa? Nie, normalny, fajny, fajny, twardy stolec. Fajny, twardy stolec. Dlaczego? Nie, no to zależy. To możesz na końcu też dostać, jak zależy, czy zjesz. Że zwykle to jest jak na samym początku. No to oby. W każdym razie idziemy na kolację. Znowu mamy urodziny na stołówce. Schody są bardzo ślizgie. W tych klapeczkach Adidasa mam wrażenie, że... To są takie ślizgie. Bardzo. Nie wiem, ja w tych klapkach Adidasa, bo w normalnych butach, jak byłem tych, wiesz, takich sportowych, zwykłych, to było nie, git. Nie, one i tak są ślizgie. Ale w tych klapkach to ja w ogóle się ślizgam jak na łyżwach. Kuba, może ty będziesz misterem z tego wyjazdu. Ja masz taką figurkę. Chęcią. Masz dobrą figurę pod to. No bo ja to jestem kulturystą, tak? O, chyba zatańczymy. Dzisiaj mamy takie atrakcje, nie wiem czy nas słychać. Mamy wybory mistera. Can you tell me Michael Jackson? This is Egyptian Michael Jackson. In the club. Co to są za jaja? Co ja japońskiemu misteru? All together, 20, 20. Clap, clap, clap.